Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Są to słowa, które wypowiedział niegdyś święty Augustyn i z całą pewnością miał rację. Zobacz, że w momencie, gdy w swoim życiu przeżywasz jakiś dyskomfort, szukasz od razu takiego środka, który sprawi ci przyjemność. Czasami jest to tabliczka czekolady, czasami ulubiony serial, czasami spacer albo spotkanie z przyjacielem. Ale bez wątpienia może stwierdzić, że te wszystkie środki są niewystarczające, bo prędzej czy później Twoje serce tęskni za takim szczęściem, które nie ma kresu. W dzisiejszej Ewangelii, do Samarytanki pan Jezus zwraca się ze, z pewną prośbą, a mianowicie mówi do niej: daj mi pić. Nie wiem, czy zastanawiałeś się, ale ta prośba na pozór wydaje się bardzo absurdalna. Jak uboga, nic nieznacząca kobieta może ugasić pragnienie Jezusa, który jest panem całego wszechświata? Przecież do Jezusa należy każda kropla wody, a mimo to, Jezus prosi ją, daj mi pić, bo jestem spragniony. Co jest pragnieniem Jezusa? Jezus pragnie tylko jednego: pragnie, abyś pozwolił Mu na to, aby On Cię kochał. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg jest wszechmocny, ale nie potrafi uczynić jednej rzeczy: nie może przestać Cię kochać. I jedynym pragnieniem Boga jest to, abyś Mu pozwolił na to, by On Cię przytulił w swoje ramiona. Zobacz, że Samarytanka z dzisiejszej Ewangelii szukała szczęścia. W wielu ramionach mężczyzn. Niestety nie odnajdywała tam szczęścia, tylko zawód, zdradę i rozczarowanie. Dopiero miłujące ramiona Jezusa dały jej doświadczenie prawdziwego szczęścia. Chcę Cię zaprosić do tego, abyś dzisiaj, bądź jutro, bądź w jakimś innym dniu Wielkiego Postu zdjął ze swojej ściany krzyż. Ja byś przez chwilę ten krzyż, trzymając w swoich dłoniach, adorował, abyś uświadomił sobie, jak wielką miłość Bóg ma ku Tobie. Na koniec tej krótkiej adoracji możesz ten krzyż przytulić do swojego serca. Mam nadzieję, że doświadczysz tego, czego doświadczyła Samarytanka, bo niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w ramionach Boga.